Fragment z drugiego rozdziału listu do Filipian. Paweł pisze tak: umiłowani moi, skoro zawsze byliście posłuszni, to nie tylko wtedy, gdy jestem z wami, lecz tym bardziej teraz, gdy jestem nieobecny, z lękiem i drżeniem starajcie się o własne zbawienie. Bóg bowiem sprawia, że pragniecie i działacie zgodnie z Jego upodobaniem. Paweł mówi, ma doświadczenie, że był ze swoimi ludźmi, kiedy głosił im słowo, kiedy był z Filipianami, potem wyjeżdża i jest w nim oczywiście taka troska o to, czy oni będą kontynuowali to doświadczenie, które się tam wtedy zaczęło. I mówi, to nieważne, że mnie nie ma teraz przy was, bo najważniejsze jest to, że już doświadczacie w sobie działania łaski, która budzi w was i pragnienie, i chce się przełożyć na działanie. To właśnie Jego święta wola, Jego upodobanie, Jego miłość już jest rozlana w waszych sercach i w związku z tym możecie w każdych okolicznościach sięgać po tę łaskę i żyć tym zbawieniem, które zostało wam dane. A to zbawienie jest poważną sprawą, bo to jest śmierć i zmartwychwstanie Jezusa, które stało się waszym udziałem, które was ogarnęło, które jest ogromnym zaproszeniem, o którym więcej powiemy w Ewangelii, właśnie do radykalnej odpowiedzi Jezusowi. Ja pamiętam, jak na swoich pierwszych wakacjach w zakonie, kiedy pojechałem do domu, nagle poza w ogóle wszystkimi tam strukturami wspólnych modlitw, planu dnia, braci, brewiarza i tak dalej. Takie drobne rzeczy zaczęły burzyć taką harmonię mojej modlitwy. Nie? No to tutaj z rodzicami sobie siedziałem, tu jak ktoś przyszedł ze znajomych. No nagle okazuje się, że kończy się dzień, a ja właśnie nie pomodliłem się słowem, nie odmówiłem całego brewiarza. A były też takie momenty, kiedy po prostu tak jakoś czułem się zwolniony przez brak tego wszystkiego, nie? I to jest niesłychanie ważna rzecz, żeby przenieść swoje życie duchowe, swoją odpowiedzialność właśnie z tego wszystkiego, co zewnętrznie wspiera, podtrzymuje i wzbudza. I to jest ten czas, w którym jesteśmy właśnie, pandemii. Przenieść to w tą swoją bardzo taką najgłębszą, najpoważniejszą samoodpowiedzialność. Nikt nie musi tego ode mnie żądać. Ja chcę przyjąć to zbawienie, które otrzymałem od Pana z wielką czcią, wdzięcznością i odpowiedzialnością.